Witam Was wszystkich. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam amerykański samolot myśliwski F-16. Zapraszam. Fakt pierwszy. Producentem F-16 jest firma Lockheed Martin. Samoloty F-16 produkowane są od 1976 roku. Fakt drugi. F-16 do atakowania przeciwników może używać m.in. pocisków rakietowych AIM-9 Sidewinder, AGM-65 Maverick, bomb lotniczych Payway czy JDAM oraz działka M-61 Vulcan. F-16 są także przystosowane do przenoszenia bomb atomowych. Fakt trzeci. Samolot ten jest względnie tani w eksploatacji. Ma wysoce wydajne systemy walki elektronicznej, mogące zlokalizować cele przy każdej pogodzie. Fakt czwarty. F-16 posiada duży potencjał modernizacyjny i podlega ciągłemu unowocześnianiu. Myśliwiec ten występuje w kilkudziesięciu wersjach. Fakt piąty. Oczywiście F-16 sprawdził się bojowo w wielu konfliktach zbrojnych, jak na przykład inwazja na Irak, wojna domowa w Bośni, wojna w Afganistanie, a obecnie Stany Zjednoczone i sojusznicy za pomocą F-16 bombardują pozycje Państwa Islamskiego. Fakt szósty. Myśliwce F-16 są produkowane nie tylko w Ameryce, lecz także w Belgii przez zakłady Sapka na potrzeby lokalnych wojsk oraz Danii. Fakt siódmy. Obecnie w Stanach Zjednoczonych F-16 są zastępowane przez konstrukcję F-35 Lightning II. Fakt ósmy. Od 2006 roku F-16 służą w polskich siłach powietrznych. Posiadamy 48 maszyn w wersji CD Block 52+. F-16 w Polsce nazywane są jastrzębiami. Fakt dziewiąty. W Japonii produkowany był samolot Mitsubishi F-2, będący pochodną F-16. Część rozwiązań z japońskiego myśliwca trafiło do F-16 w wersji Block 40. Fakt 10. Do roku 2012 wyprodukowano 4573 F-16 dla takich państw jak na przykład Bahrajn, Holandia, Indonezja, Oman czy Singapur. Samoloty F-16 doznawały też wielu wypadków, a było ich 607. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zapraszam Cię do polubienia mojej strony na Facebooku oraz zasubskrybowania kanału moich kolegów Urbania Team. Wszelkie linki podam w opisie albo w komentarzu. Żegnam.